Liliana Skibińska-Szłapka, bardzo serdecznie Państwa witamy wczesną porą, o poranku, czyli po godzinie 10. Spotykamy się na kolejnym naszym poranniku książkowym, czyli z samego rana będziemy Państwa pobudzać do myślenia, do słuchania, a także do zadawania pytań, bo spotykamy się z kolejnym znakomitym dzisiaj gościem. Dorota Masłowska jest z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wczesna pora, więc jeśli chodzi o wywody intelektualne i pewnie analizowanie twórczości, nie wiem czy dobra, ale jakoś postaramy się to przezwyciężyć. Twórczości Twojej mnóstwo, zresztą nawet w Bibliotece Raczyńskich mogą Państwo sami zajrzeć. Jest dużo pozycji, po które warto sięgnąć. No właśnie widzę tutaj moje książki w kumulacji, co rzadko mi się przydarza i widzę, że bardzo dużo ich napisałam. Rzeczywiście. Cieszy? Czy zadziwia, że aż tyle tego już? Raczej zastanawiam się, co ja z nimi wszystkimi zrobiłam, że nie mam takiej wystawki w domu. A no to trzeba by nadrobić w takim razie, bo to w sumie właściwie duma autora, więc taka ściana tak, sławy i chluby. Tak, ale z drugiej strony myślę, że część z nich jest już nie do kupienia, bo piszę już tyle lat, że no, część z nich jest po prostu oprawiona w drewno. Czyli takie, że szewc bez butów chodzi, tu się sprawdza też. Autor bez własnych tak. Książek, trochę. Bardzo dużo ludzi na pewno cię kojarzy. Też gdybyśmy zapytali, średnia byłaby pewnie różna, ale zakładam, że tak. Zwłaszcza jeśli rzucimy hasło wojna polsko-ruska sprzed wielu, wielu lat. Gdyby ktoś powiedział Masłowska, ale ona jest pojechana, to byłby dla ciebie komplement? Czy stwierdziłabyś, że ktoś nie zrozumiał tego, co piszesz? Najpierw odniosę się do pierwszej części Twojej wypowiedzi, bo przypomniało mi się, że ostatnio miałam jakieś spotkanie autorskie i zaprezentowano mi do akceptacji plakat, na którym było napisane Dorota Masłowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarek. I po prostu zawiesiłam się nad tym zdaniem, bo było... Zastanawiałam się, co to w ogóle za wartość, rozpoznawalność. To znaczy, czy rzeczywiście to jest we mnie cenne najbardziej, że jestem rozpoznawalna. Co zresztą jest bardzo jakieś takie kontrowersyjne, bo nie wiem, czy jestem rozpoznawalna. W jakichś tam środowiskach na pewno bardzo, ale w świadomości potocznego Polaka być może gdzieś obija się coś o wojnie polsko-ruskiej, bo... Wydaje mi się, że to była jedyna książka, która trafiła zresztą trochę niesłusznie i na wyrost do takiego obiegu zupełnie popularnego. Dziś wydaje mi się, że głównie dlatego, że była taka wulgarna i taka kontrowersyjna. No ale to było ówcześnie dla ludzi naprawdę ekscytujące i szokujące, że w czymś, co należy do zbioru literatura piękna, pojawiają się tak zwane brzydkie słowa i wydaje mi się, że to był faktor X, który sprawił, że Polacy udali się tłumnie do księgarni. I do kin potem. Natomiast jakby ta jakość rozpoznawalności, którą wypromowano na tym plakacie, o którym mówiłam, no naprawdę wprawiła mnie w osłupienie, bo po pierwsze... wydaje mi się to jakaś potworna kategoria. Po drugie, obawiam się, że nie w tę stronę dążę i nie tego dla siebie pragnę. A wolałabyś poczytna, czy jaki inny przymiotnik? Myślę, że na tym etapie pracy naprawdę poczytność, czy rozpoznawalność, czy popularność nie jest u mnie miarodajna, bo po prostu myślę, ale wiesz, że... przepraszam, ale pisze się dla kogoś, pisze się po to, żeby ktoś to czytał, prawda, a nie do szuflady, też tak, można. Tak, tak, ale... ja sobie zdaję z tego sprawę, ale z drugiej strony po prostu wiem, że piszę rzeczy coraz trudniejsze, coraz bardziej skompresowane, coraz mniej czytelne w popularnym obiegu, zwłaszcza, że jestem przekonana, że zdolności czytelnicze spadają. Zdolności do czytania abstrakcji, zdolności do czytania rozmaitych metafor, niedosłowności i jakichś takich swawoli językowych no, są coraz bardziej ograniczone. I myślę, że moje rzeczy nie są kierowane do szerokiej publiczności, tylko do bardzo wąskiej, więc wydaje mi się, że ta rozpoznawalność i popularność i poczytność jest ostatnią kategorią, w której chciałabym być rozpatrywana. Chociaż oczywiście piszę dla ludzi i chcę być czytana, to wiem, że nie mogę tego forsować, ani nie mogę tego nadmiernie rozszerzać, bo po prostu
ludzie, którzy kupują te książki, są potem rozczarowani, oszukani i nie mają z tego żadnych wartości ani korzyści, więc nie dążę do tego. To nie jest mój cel. A druga część pytania o tym jest pojechana? To trochę mnie się już układa jakaś odpowiedź, ale jak ty byś na to zareagowała? Myślę, od początku swojej pracy literackiej budzę tak silne kontrowersje, że właściwie usłyszeć, że jestem pojechana, jest dla mnie jak powietrze. Dla mnie to jest bardziej, akurat to słowo jest raczej komplementem, dlatego że chciałabym robić rzeczy, które ludziom mieszają w głowach i sprawiają, że czują się oni inaczej niż zazwyczaj i kręci im się w głowie, tak, to myślę, że do tego efektu trochę dążę. Wojna polsko-ruska dla wielu osób może być trochę taką trampoliną, jeśli chodzi o rozmowę o twojej twórczości. W przyszłym roku chyba już 20 lat minie, prawda? 12 rok, 22? Wojna polsko-ruska będzie obchodzić 20 urodziny. No właśnie, czy ta Polska wtedy była ciekawsza do pisania niż jest teraz, czy może była łatwiejsza, patrząc na to, że mówisz o takim skompresowaniu swojej twórczości, pisaniu trochę bardziej takim zacieśnionym? No, myślę, że Wojnę polsko-ruską napisałam z olbrzymią łatwością z wielu różnych przyczyn, no ale składało się na to jakaś taka niesamowita energia i impet, w jaki wpada ktoś, kto po prostu chce się wykrzyczeć w obydwu znaczeniach. Wykrzyczeć się, czyli wyszaleć swoją młodzieńczą energię, ale też dać jakąś taką ekspresję siebie, taką inicjacyjną i taką inauguracyjną. I myślę, że taka wtedy była w moim pisaniu energia i była też, myślę, że to miało trochę taką właśnie siłę i rozmach jakiejś takiej lawiny, czy kuli śnieżnej, która nie za bardzo się zastanawia, co ze sobą ściąga i co ze sobą niesie. Myślę, że wprawiłam się sobie tylko znanymi środkami w jakiś taki stan lekkiego transu i że ten trans po prostu zbierał ze sobą wszystko, co ówcześnie wisiało w fonosferze. I oczywiście była to jakaś metoda pisarska, no ale to jest metoda pisarska, której można użyć raz i na pewno w tej chwili myślę dużo, jestem wobec siebie dużo bardziej wymagająca, no i też dążę do zupełnie innej klarowności przekazu, to znaczy nie mogę już liczyć na to, że ten przekaz powie rzeczy za mnie, tylko że muszę być jednak tego MC. Mhm. Tak jak sobie spojrzę na te 20 lat, to jacy byliśmy wtedy, jacy jesteśmy teraz, dla każdego, bez względu na wiek, jest to na pewno duży skok rozwojowy, każdy się zmienia. Ty jako autorka też się zmieniasz. Czy czasy teraz są też takie, że są bardziej wymagające, bo jest za dużo wszystkiego, jest trudny grunt, czy jest łatwy grunt, czy wtedy było tak po prostu fajniej, usiadłaś, widziałaś, napisałaś, coś cię zaintrygowało, a teraz jesteśmy przebodźcowani i znalezienie nawet jakiegoś tematu, znalezienie języka jest tym właśnie dużym wyzwaniem faktycznie teraz? Myślę, że to nie tak, bo temat jest wszędzie tam, gdzie jest jakiś konflikt, jakiś paradoks, więc... No mamy ich sporo ostatnio. Mamy ich sporo i myślę, że tych tematów zawsze po prostu... Rzeczywistość buzuje od tematów. Tak samo język, który wydaje mi się, że już całkiem nie przypomina tego, o którym mówiliśmy 20 lat temu, bo jest w tak intensywnym procesie i tak szybko morfuje. Ale z drugiej strony właśnie myślę, że przez tę niesamowitą prędkość, w jakiej on się zmienia i to po prostu jak takim dynamicznym jest procesem,
Nie ma sensu go, nie ma sensu się na nim fiksować, nie ma sensu robić mu jakiegoś szczególnie wnikliwego zdjęcia, bo on zaraz nie będzie taki. I oczywiście można łapać różne jego patologie i różne takie nurty, które się pojawiają w jego zmianach, no bo trochę można z nich wyczytać, w którą stronę to będzie szło i jak on będzie się zmieniał, no ale myślę, że nadmierna fiksacja na jakimś stanie języka na dziś po prostu uczyni rzecz, którą pisze, nieaktualną. No i tutaj w ogóle docieramy do innego problemu, czyli jak literatura ze swoim procesem powstawania ma się do tempa rzeczywistości. To znaczy, co ona jest w stanie, próbując być na bieżąco z rzeczywistością, co ona jest w stanie o niej opowiedzieć, jeśli po tym roku procesu wydawniczego już jest, już jesteśmy w trochę innym świecie. Mhm. A czy fakt, że coraz, nie chcę użyć słowa ambitniej, ale pracowiciej podchodzisz do swoich tekstów, bo to wymaga jednak trochę większej analizy, chociaż idzie na pewno jak spłatka, ale a też w kontrze to, że nasz język staje się coraz bardziej skrótowy, ubogi, taka laicyzacja następuje. Czy uważasz, że jesteś w stanie jeszcze do nas dotrzeć? Czy to nie jest za trudny kierunek w takim razie, który obierasz w stosunku do tego, co się dzieje z nami odbiorcami? Zostaje grono bardzo wąskie takich ambitnych osób, które chcą podjąć wyzwanie i no, przeczytać ze zrozumieniem, trochę poanalizować, prawda? No ale z drugiej strony moim odbiorcom jest to potrzebne. To znaczy myślę, że moje starania dają im coś, co jest im organicznie potrzebne. No i o tym myślę i w to staram się celować. No myślę, że trzeba mówić do tych, którzy słuchają. No, fajnie jest, jak słuchają i oby takich odbiorców było jak najwięcej. Brzmienie ma na pewno duże znaczenie u ciebie, tak rymując już i idąc w stronę też czy rapu, czy w ogóle konstrukcji. Ważniejsze dla ciebie jest to, jak brzmi słowo, czy też ten moment zapalny, ten fragment, urywek życia, który wyłapujesz, musi być silniejszy i wokół niego nabudowujesz, obudowujesz go w jakąś formę. Czy lubisz się po prostu bawić słowem i to jest taka dla ciebie największa przyjemność? Trochę trudno mi to zanalizować w takich kategoriach, dlatego że myślę, że kiedy siadam do pisania, to trudno mi zobaczyć w ogóle ten proces z zewnątrz, co tak naprawdę się we mnie dzieje, chociaż dużo się nad tym zastanawiam, bo jest to dla mnie same intrygujące. Myślę też, że ten proces się zmienia z upływem czasu i dzieje się we mnie co innego niż kiedyś, kiedy po prostu wpadałam w jakieś takie właśnie szały i histerie piśmiennicze, a myślę, że w tej chwili to Zawsze stoi za tym jakieś takie urzeczenie pięknem języka i jak skomplikowane odcienie istnienia jest on w stanie wyrazić, ale też jakby wniknąć w nie, bo często dla mnie to jest, ja dopiero usiadłszy do pisania i zacząwszy nazywać rzeczy, które przeżyłam, dopiero po prostu wiem, co się wydarzyło, że wcześniej to jest dla mnie jakiś taki, mam intuicję, że w tym coś było, ale dopiero takie rozkładanie tego na słowa i to jest jakiś taki mozolny proces dochodzenia, na czym polega paradoks, który poczułam. I stąd moje przekonanie, że w języku i w słowach jest coś, jest jakieś takie niesamowite narzędzie wnikania w rzeczywistość. I tym się, to mnie trzyma przy komputerze, chociaż sam ten proces jest taki, bywa ekstatyczny, no ale ma też takie aspekty, no takiej olbrzymiej samotności, często nudy, często
niewyróbki takiego, takich jakichś marazmów czy stuporów, w które się popada i nie mogąc właśnie namierzyć odpowiednich nazw, czy nie mogąc wyrazić jakiegoś przeczucia, które się w nas wykluwa. No ale ostatecznie chodzi właśnie chyba o jakieś podążanie za swoimi też intuicjami i rzeczami, których nie potrafimy nazwać siadając do pisania, a które zyskując nazwy po prostu się krystalizują i wyłaniają i które możemy przekazać innym ludziom do czucia i do przemyślenia. Ciekawie czyta się, ale jeszcze ciekawiej też się słucha chociażby sztuk na podstawie twojej twórczości. Chciałabym, żebyśmy zobaczyli teraz fragment jednej z nich. Może wybierzmy sobie, przede wszystkim dzięki uprzejmości Teatru Rozmaitości, obie sztuki w reżyserii Grzegorza Jarzyny. To może zerknijmy na innych ludzi i zobaczmy, co się tam dzieje i oczywiście parę wątków też pobudzimy do dyskusji, o które warto zapytać. Jeśli już, to w energię. Pewną. Karmę. Bioenergoterapeutka mówi, że... To właśnie mogło być na poziomie aury. I że... Pole tu było niezdrowe. A. Bo w Warszawie jest ogólny z polem problem. Mm-hmm. Tu getto, tam pogrom, tu hitlerowcy, coś tam. Sorry, taką mamy historię. A to jest bardzo osoba duchowa. Leosia wyleczyła z katarku. A był bez przerwy zaziębiony. Jej pomogła wyrównać poziomy energii. Bo miała organizm mocno zakwaszony. Powiedziała jej coś, co każdy robi, czyli... Nigdy, nigdy nie łączyć sera z pomidorem. I to jej bardzo pomogło. Różne fragmenty z twojej twórczości i analizować, ale tutaj mowa też o tej historyczności, o tym złym polu. Wątków na pewno jest i takich punktów zaczepnych dużo, żeby o nas pisać i w jakiś sposób pisać. Tak zastanawiam się, oglądając fragmenty chociażby sztuk, jak bardzo my jesteśmy karykaturą siebie, jak bardzo jesteśmy inni od tego, co pokazujesz, jak bardzo jesteśmy naznaczeni też i historią, jak bardzo jesteśmy tak ciekawą masą, o której można pisać i o której można się przyglądać na różne sposoby. Jesteśmy dla ciebie, jak tak przyglądasz się społeczeństwu, robisz coraz dziwniejszą minę, ale cały czas taką masą, którą fajnie jest tak lepić, z której, którą tak wyrzymać. No, to co mówisz brzmi dość okrutnie, no bo... Czasami oglądając to też się tak czujemy, Boże, my tacy naprawdę jesteśmy? No bo wypadam wtedy jako jakaś... Sadystka. Tak, szalona sadystka w laboratorium ludzi, a... myślę, że tym tropem wiedzie mnie sam język polski. Bo mnie fascynuje język jako jakieś takie właśnie... jako jakiś taki żywy twór w ciągłym użytkowaniu, więc w ciągłej zmianie, ale jednocześnie no, który jest trochę jak ziemia, to znaczy zawiera substancje i szczątki wszystkiego, co tu kiedykolwiek było, więc ma w sobie też czas i ma w sobie historię. I że po prostu odbijają się w nim przeróżne przemiany, które przechodzimy jako społeczeństwo i różne konflikty, jakieś takie dysonanse, w które popadamy. I myślę, że to, że to ten język tak krzyczy. To nie ja, to znaczy oczywiście jest też w tym dużo mojej jakiejś takiej przekory i... No, zaryzykowałabym, że poczucie humoru, ale
ostatecznie te rzeczy bywają trochę mroczne. Czyli ja liryczny raczej tutaj krzyczy i mówi i to on wszystkich zgania, a ty umywasz trochę ręce. Ale to musiało przez ciebie przejść jak przez filtr trochę, więc... No oczywiście wiem, że to, co teraz mówię, jest... To nie jest, to nie tyle, że jest asekuracyjne, co przekorne. Bo oczywiście ja to wszystko piszę i stoi za tym moje wyczulenie i moja wrażliwość i moja złośliwość. No ale z drugiej strony jestem obserwatorką i analityczką, ale nie ja to wszystko robię i tworzę. Wiem, że trudno wejść w skórę obywatela innego kraju, kiedy jest się wychowanym na jakimś gruncie, ale tak słuchając o tym, co mówisz o języku polskim, znamy trochę angielskiego, przecież niemieckiego, francuski, rosyjski, te gdzieś najbliższe języki pojawiają się w szkole. Czy uważasz, że nie zmieniłabyś narodowości, dlatego że język polski właśnie jest tak fascynującym narzędziem, znając trochę chociażby, no w wyższym stopniu jest angielski, brytyjski też piękny, ale na tym komunikatywnym zupełnie inny niż polski, zamieniłabyś się, czy jednak stałabyś twardo przy tym trudnym gramatycznie i bogatym języku polskim? No, to jest pytanie o charakterze niemożliwym. To znaczy, to jest dla mnie za daleko idąca fantazja karmiczna, bo po prostu z jakichś powodów wylosowałam tę, albo nie wylosowałam. Została ci nadana, tak? Tak, ta tożsamość językowa i ona jest... Myślę, że ona jest totalna, to znaczy nienegocjowalna. Nie nauczę się nigdy żadnego języka w tym stopniu co tego i to jest język po prostu mojego ciała, język, w którym czuję i myślę, że najważniejsze jest to, że jest to język, w którym mam intuicję i który czuję fizycznie. I to wydaje mi się jakaś tajemnica, że jednak mowa jest czymś, co jest związane z naszym ciałem. To trochę karkołomne zadanie stawiasz tłumaczom, bo niektórzy już podjęli się tego wyzwania tłumaczenia twoich tekstów. Nie wiem, jak przebiegała praca. Masz jakiś feedback od nich? Bo ja szczerze współczuję, znaczy i współczuję i można też podziwiać takie osoby, które podejmują, traktuję to jako wyzwanie. Jeżeli chodzi o feedback, to ten dramat rozgrywa się od 20 lat, bo chyba ciągle na książką, która została przetłumaczona na najwięcej języków z mojej półeczki, to jest Wojna polsko-ruska. No i myślę, że dla tłumaczy to jest zadanie nie tylko karkołomne i super trudne. Jest to też zadanie absolutnie literackie, bo oni niejako te książki muszą po prostu napisać sobą od nowa, własnym doświadczeniem, własną pulą skojarzeń. To jest takie na wpół tłumaczenie, na wpół pisanie. Poza tym jest to taka robota, taka myślę, że w jakimś stopniu niewdzięczna, bo te książki pozbawione polskiego kontekstu po prostu muszą trochę przepaść i bardzo wiele sensów ukrytych w subtelnościach tego języka przepada i nie ma szans wybrzmieć. Oczywiście mówię tak ogólnie, a myślę, że bardzo różnie to wygląda i że część tłumaczy wykonuje jakąś olbrzymią pracę, żeby te książki uzdatnić również w takich kontekstach kulturowych i obyczajowych. I no, niektórzy z nich, jak na przykład Olaf Kuhl, mój tłumacz niemiecki, usiłują, zresztą z powodzeniem, jak mówią recenzje tych książek, odtworzyć ich melodyczność i rytmiczność, ale tutaj już stoimy przed taką kwestią, że język polski i niemiecki mają zupełnie inną linię melodyczną, nazwijmy to taki, i że on po prostu musi to wszystko stworzyć, on pracuje z pianinem i po prostu sobie to wszystko wygrywa. No ale myślę, że to są takie po prostu, te prace translatorskie w moim wypadku są jakimiś takimi no totalnymi, jakby to nazwać, mandalami trochę, misternie usypywanymi i trochę rozwalanymi przez
no, niemożliwość zrozumienia mojej literatury w innych kontekstach kulturowych. Ale myślę, że jeśli chodzi o jakąś uniwersalność, to można by to trochę przykleić, prawda? I na grunt kultury francuskiej też, jeśli chodzi o nas, społeczeństwo. No, dość ciekawym przypadkiem tutaj są moje sztuki, mówię tu o Rumunach i o Między nami dobrze jest, które mimo właśnie tych pewnego marginesu niemożliwości translatorskiej, one jeździły po całym świecie z jakimś takim dużym, budząc duże zainteresowanie i rzeczywiście wykazując się jakąś zupełnie zaskakującą dla mnie uniwersalnością. I słyszałam w związku z tym na przykład słowo ostruda w bardzo wielu językach, ale jest to dla mnie dosyć zaskakujące. Ciekawa jestem, gdyby ktoś się podjął takiego zadania, takiego uproszczenia języka twojej twórczości, książek, jakby to wtedy brzmiało? Bo tak naprawdę my się fascynujemy też nie tylko tym, że Masłowska zwróciła uwagę na to i na to, o, faktycznie tacy jesteśmy i ubiera to po prostu tak fantastycznie, ciekawie, literacko, ale przecież gdyby spojrzeć na sam temat tych relacji społecznych, różnych wydarzeń, to można stwierdzić, okej, no dobra, tak jest, ale bez pozbawione tej całej właśnie tego piękna literatury, brzmiałoby to i zupełnie inaczej pewnie, prawda? No wydaje mi się, że jakąś taką fantastyczną próbkę tego mamy w recenzjach moich książek i tych w ogóle tworzonych przez internautów i tych pisanych przez zawodowych dziennikarzy. Wydaje mi się, że jakość języka pisanego tak niesamowicie spada i jest w tym też coś, co mówiłaś, czyli jego coraz większe uproszczenie, ale też wydaje mi się, że jest tu taki problem, że ludzie nie czytając i nie kontaktując, nie wchodząc w taki język literacki wysokiej jakości, po prostu tracą jego intuicję. W związku z czym tworzą rozmaite, że mają jakieś wspomnienia, jakieś przeczucia o pewnych konstrukcjach, ale wypełniają je zupełnie przypadkowymi rzeczami. Więc wydaje mi się, że próbkę tego, o czym mówisz, mamy w tych recenzjach, które często po prostu w jakiś zupełnie taki kostropaty i ubogi sposób usiłując streścić fabułę tego, co ja piszę, która zazwyczaj jest bardzo symboliczna, bo takie jest moje pisarstwo. No i wychodzą z tego rzeczy tak po prostu, no z jednej strony bardzo dla mnie obraźliwe i takie, od których mnie po prostu oczy mi zachodzą mgłą, ale z drugiej strony jest to w jakiś sposób komplementarne do tego, co ja piszę i o co w ogóle nas wszystkich oskarżam. Ciekawy jest też zabieg, gdyby sięgnąć po twoje felietony, chociażby jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu, gdyby czytać tak po prostu szybko, nie zastanawiając się nad treścią, to jesteśmy aż tak, nasycamy się po prostu tym brzmieniem, tą gęstością, tą coś nas, że tak powiem, ekscytuje w tym. Dopiero w drugim kroku, gdyby zwolnić i wziąć to pod lupę, oczywiście to zależy od zdolności literackich i percepcyjnych, ale to wtedy ta treść mimo wszystko gdzieś, ta zbitka słów się pięknie łączy, więc samo brzmienie języka dla mnie u ciebie jest fenomenalne. Co lubisz, jeśli chodzi o melodyjność polskiego? Jakie słowa ewentualnie, jakie zbitki słów, jakie połączenia cię fascynują? No to pozostaje dla mnie jakoś nienazwane. Wydaje mi się, że mnie ekscytuje jego plastyczność. To, że w
wszystkie słowa można zmniejszać i powiększać według własnej inwencji, że w ogóle jest to taki język szalenie, mam wrażenie, dużo przyjmujący od samego użytkownika. To znaczy, że można go nie... Wydaje mi się, że Niemcy tego nie mają. Takie, że w polskim jest taka niesamowita... Ten język jest taki anarchiczny. Co zresztą wydaje mi się, że się sprzęga w jakieś takie błędne koło z naszym charakterem narodowym. On jest po prostu szalenie anarchiczny i taki podatny na indywidualizację. I każdy jego użytkownik właściwie może sobie ten język stworzyć trochę dla siebie. I robi to, i czasami ze skutkami opłakanymi, a czasami niesamowitymi. Więc chyba to jest dla mnie jakoś... to jest mój ulubiony fragment tego języka, jego ulubiony aspekt, czyli ta elastyczność i taka... no właśnie, podatność na wszelkie wygibasy. Mnie się bardzo te wygibasy językowe też podobały w Między nami dobrze jest, więc jeśli możemy, to zobaczmy sobie teraz fragment. Po raz kolejny oczywiście Grzegorz Jarzyna, dzięki uprzejmości Teatru Rozmaitości. Tutaj piękna zabawa też językiem, o której zaraz porozmawiamy, ale także i o samym oczywiście sednie sprawy sztuki również. Kompletnie przez nie mogę pisać scenariusza do mojego filmu pod tytułem Koń, który jeździł Conan, o którym było bardzo głośno, który zebrał wszystkie nagrody, który przełamał impuls polskiego kina, który jest w opłakanym stanie. I bynajmniej nie jest to Stan Zjednoczony. Nie mogę przez nie pisać scenariusza do mojego filmu, bo... Czy za dużo piję, no? Za dużo jem. Za dużo jeżdżę na kładzie po kolebce naszej cywilizacji, do Egiptu, na baz... Ty gdzie ty poszedłeś, artysta? Hej! Gdzie ty poszedłeś? Słucham? Gdzie ty poszedłeś? No też tu mogłem tylko tu pójść. Tutaj wracamy, z powrotem. Do Nowego Jorku na zakupy. Jeszcze jak wracam i chcę nakręcić film o współczesnej Polsce, panujących tu wykluczonych, wykorzenionych, rozpadzie więzi, nędzy, nietolerancji, destabilizacji tożsamości narodowej i innych strasznych rzeczach, o których świetnie pisał Hockelbet. Przepraszam, kto? Nie wiem, ja nie czytałem, no. To nie dość, że nie umiem. No bo nie potrafię. To jeszcze jak wracam z Okęcia na to Kartoflisko, gdzie panują chore pojęcia, chore układy, chore relacje, gdzie metro, tramwaje, samoloty, nie! Zanieczyszczona gnojówka, gul, 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 gul. To też chcę jakoś żyć. A jeszcze muszę spłacać kredyt na to mieszkanko, które dalibóg lepiej nadawałoby się na piwniczkę na wino. Koniec. Zespół techniczny. Szybciutko zabieramy to. Koniec. Trudno. Proszę. Już wstajemy. Koniec. Znakomita sztuka, oczywiście warto zobaczyć, jeśli Państwo nie widzieli, bo jest łatwo dostępna chociażby w internecie, czy Inateka, czy inne, no proszę poszukać. W każdym razie tutaj fajna też zabawa językowa i też takie podejście rzeczy niezrobionych, że coś nie takie jest inne, to postawanie takie trochę w kontrze też jest takim zabiegiem w nas pobudzającym jakieś myślenie, bo mogłabyś zupełnie inaczej do tego podejść i tam, nie wiem, przeinaczyć w ogóle... tekst, uprościć go i wszystko byłoby gładkie i reżyser inaczej rozwodziłby się nad swoją niemocą, ale to jest wszystko takie, nie, tak od drugiej strony, tak mocno wykręcone. Myślę, że to jest też dobra metoda na to, żeby nas jakoś tak, wiesz, dźgnąć, że tak powiem, żebyś trochę inaczej spojrzeli na niektóre sprawy. Zaczniemy intensywniej analizować wtedy. Właściwie... Trudno mi jednoznacznie ocenić, jak to działa. Myślę, że w ogóle jest w tym duży, w takim... Z jednej strony mówiłam przed chwilą o
o tej fantastycznej plastyczności polskiego. Z drugiej strony myślę, że to takie branie sobie języka i robienie sobie z nim, co się chce, jest też aktem dużej bezczelności i że mnie często po prostu w toku życia spotykały rozmaite kary za to, kary umowne. Spotkała mnie masa kar za właśnie takie poczynanie sobie z językiem polskim. No bo zawsze jest w tym, w takim złamaniu pewnego kodu i przekonania o tym, jak powinno się mówić, jest zawsze, trzeba użyć siły, trzeba użyć jakiejś takiej przemocy i wydaje mi się, że ona się objawia w postaci tej niewygody, jaką zawsze na początku czujemy, kiedy ktoś mówi do nas w jakiś bardzo dziwny sposób. W sposób taki, jak się nie mówi, jak nie czujemy języka i myślę, że to są takie w ogóle też dreszcze zwyczajnie natury neurologicznej, kiedy ten system, którym język jest w naszym mózgu, jest w jakiś sposób psuty i nękany i gwałcony. To coś się w nas buntuje i wydaje mi się, że jeżeli moja metoda artystyczna może być jakoś zdefiniowana, to wydaje mi się, że to ja do tego dążę, do drażnienia tego właśnie ośrodka poczucia oczywistości językowej, który być może nie istnieje, ale a mimo to jest w ludziach bardzo silny. Dla niektórych trochę jak słuchanie, nie wiem, muzyki dodekafonicznej, powiedzmy, może być odbiór twoich dzieł. Kolejna scena jest też bardzo ciekawa, kiedy przemawia pewien pan z telewizora, że tak powiem, mówi o polskości. Za to pewnie niektórzy też chcieliby ci karę jakąś nałożyć, prawda? Utożsamiając cię pewnie z tym przekazem. No jedni chcieliby właśnie nałożyć na mnie karę, ale z drugiej strony myślę, że byłam wielokrotnie i notorycznie wciągana w jakieś dyskusje o polskości, które być może równie wielokrotnie jako osoba młoda i mimo wszystko naiwna podejmowałam. A w tej chwili po prostu wydaje mi się, że ta doraźna, codzienna publicystyka zeszła na tak niski poziom, nawet nie wiem, czy to jest niski poziom pod względem, czy oceniam w tej chwili wgląd, bo wglądy bywają różne, mogą być bardzo płytkie i bardzo oszałamiająco głębokie i takie, z którymi się zgadzam, ale cała taka, powiedziałabym, wysoka konfliktogenność i awantura, która momentalnie powstaje wokół wszystkich, wszystkiego, co się zauważy i co się powie i co się nazwie, kompletnie mnie od tego odstręcza, bo szkoda mi życia na kłócenie się o polskość. Nie to jest moją, nie tutaj widzę swoje zdolności i swoje spełnienie. A tak nawiązując jeszcze do sztuk, chciałabym przejść do takiej teatralności, uteatralnienia twoich tekstów. To dla ciebie jako autorki jest też ciekawy bodziec, taki kolejny level, piętro rozwijania, patrzenia na swoje dzieła i coś, co nie pozostawia cię w tej takiej stagnacji pisania, ale co jest kolejnym takim przeżyciem dla ciebie ciekawym i potem w kontekście rozwoju twoich tekstów z teatru i też na film. Ja wiem, że Wojna polsko-ruska już była, mamy to na ekranie, ale teraz się też dużo dzieje. Sztuki już znane, zaraz przejdziemy też do filmów, który był pokazywany w Gdyni, ale to jest ciekawe zjawisko dla ciebie jako autorki? Wydaje mi się, że ono nie dość, że jest dla mnie ciekawe, to jeszcze daje tym tekstom trochę skazanym na niezrozumienie przez swoją dziwność, daje im drugie, trzecie i kolejne życie. Wydaje mi się, że przez moją fiksację na języku i to, że wszystko, co piszę, rozgrywa się w tym języku,
będę miała, no jestem trochę skazana na to, że nie będę czytana, to znaczy będę coraz mniej czytana. Będę czytana przez osoby o jakiejś takiej wysokiej kompetencji czytelniczej, bo po prostu to, co piszę, jest trudne i wymaga skupienia i nie ma tego bonusa w postaci ciągnącej czytelnika do środka opowieści fabuły, więc tej atrakcji, więc myślę, że będę coraz mniej czytana i coraz słabiej czytana, coraz gorzej czytana. Ale z drugiej strony moje rzeczy okazały się jakoś szalenie atrakcyjne dla teatru, za którym ja nigdy jakoś szczególnie nie szalałam, bo pochodzę z małego miasta i z jakimś takim wybitnym teatrem w ogóle nie miałam jako młoda osoba kontaktu, więc on mnie kompletnie, nic do mnie nie mówił. Nie mam też, wydaje mi się, że do dzisiaj mój odbiór teatru jest bardzo taki naiwny. Nie powiedziałabym, że płytki, ale taki infantylny. To znaczy, że albo mi się coś po prostu podoba całym sercem, albo nie mogę wytrzymać i chcę po prostu się katapultować z siedzenia. Więc zadziwiające jest to, że jednak w tym teatrze w tej chwili no, moja twórczość chyba rozgrywa się głównie tam. Myślę, że to też dla autora, że teatr jest dla autora książek niesamowicie pociągający, bo po prostu uczestniczy się w jakimś takim bardzo żywym procesie, nie w izolacji i nie w samotności i nie z tak odroczoną gratyfikacją w postaci tego, że ktoś kiedyś tę książkę może przeczyta i do nas przyjdzie i powie, że spędził z nią miłe chwile, tylko że ma się do czynienia z takimi żywymi emocjami widzów i kiedy oni ryczą ze śmiechu albo płaczą, no to jest bardzo, no dla mnie to jest dosyć wspaniała nagroda za męki twórcze. No ale poza tym wydaje mi się, że wielu ludzi dopiero może wejść w kontakt z moją twórczością tak, słysząc to od aktorów. Ten tekst wstępnie przez aktorów zinterpretowany i dopiero ma taką myśl, że o, to jest, to jakoś jednak to tworzy jakiś sens. Kiedy pojawia się u wielu autorów propozycja przełożenia ich tekstu na język na przykład teatralny czy filmowy, to niektórzy wycofują się, mówią, dobrze, róbcie, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie będę doglądać, ale zastanawiam się też, kiedy w sztuce teatralnej ten tekst dostaje jakiś już głos i ciało także, na ile ty, na ile nosi cię, żeby ingerować, a na ile jesteś w stanie dać swobodę reżyserską na przykład danej osobie? Właściwie standardowo nie ingeruję w interpretację moich tekstów, bo po prostu trochę to jest taki mój gest wobec kolejnych twórców, którzy pracują z tymi tekstami, że no, mają wolność twórczą. Chyba, że ktoś mnie jakoś twórczo szuka w tym, co robi i to czasami na to odpowiadam. I tak było na przykład, kiedy pomagałam Aleksandrze Terpińskiej przy ekranizacji innych ludzi. Może też dlatego, że ja byłam jakby inicjatorką tego całego pomysłu i też chciałam jakoś przy niej być i pomóc jej, jeżeli będzie tej pomocy potrzebowała, ale tak jak mówię, jest dla mnie bardzo ważne, żeby twórcy czuli, że nie ja robię nimi przedstawienie albo film, tylko że po prostu, że to jest ich i pracują na moim tekście, ale mają absolutnie swoją przestrzeń artystyczną, w którą ja nie chcę ingerować i nie chcę jakby jej kontrolować. Ci, którzy śledzili wydarzenia na festiwalu filmowym w Gdyni, już wiedzą, co się tam działo i co było mówione o właśnie innych ludziach, ale ja nie widziałam tego dzieła jeszcze. Mam nadzieję, że doczekam bardzo szybko, ale czuję intuicyjnie, że to jest coś, co naprawdę cię fascynuje, co ci się podoba i współpraca, która dała ci dużo satysfakcji i coś może, które jest
wywindowane wysoko i coś, co cię cieszy po prostu. Na pewno ten film, na pewno reakcje na ten film i to, że on w tej Gdyni tak, tak opętańczo się spodobał, przynajmniej krytykom, ale wydaje mi się, że spotkałam też bardzo dużo ludzi pośmianych i popłakanych do łez. O Jezu, co ja powiedziałam? Popłakanych i pośmianych do łez. No jest to dla mnie jakoś bardzo radosne, dlatego że właśnie ta książka wcale nie miała jakiegoś super odbioru, to znaczy miała dużo, dużo pozytywnych recenzji, ale pojawiło się też dużo takich głosów deprecjonujących ją, że to jest nic nowego, że to nie jest nic ciekawego, że ja nie wyszłam po prostu z tej tendencji do... nie wyszłam nigdy poza tę tendencję do obrabiania niskich języków i sprzedawania ich jako rewelacji, także przeczytałam na temat tej książki tyle takich depresjonujących i kasujących słów, że teraz triumfuję, bo wiem, że jakość tej książki nareszcie wybrzmiewa w tym filmie dzięki Aleksandrze i dzięki jej jakiejś gigantycznej pracy, którą ona włożyła w taką precyzję i klarowność w ogóle tego swojego filmu, ale też dzięki aktorom, którzy wydaje mi się na czele z Jackiem Bellerem, ale jestem też genialna Magda Koleśnik, genialna Sonia, Marek Kalita, że dzięki ich talentom po prostu te słowa ożyły i pokazały swoją taką realną zawartość. Ale z drugiej strony, ponieważ ten film powstawał bardzo długo i był projektem strasznie trudnym, ponieważ ja go jakoś wymyśliłam i namówiłam Olę na niego, bo ona była dużo bardziej taka racjonalna i sceptyczna i wiedziała, że to będzie po prostu ekstremalnie trudne, że nie niemożliwe, ale takie, że to jest zadanie specjalne, więc podczas jego powstawania, no wydaje mi się, że miałyśmy wielokrotne załamki na wszystkich etapach, bo ten film był robiony tak długo też przez to, że trzeba go było właściwie nakręcić dwa razy. On wymagał tak dużych przygotowań, nie mówiąc o tym, że samo poszukiwanie aktorów, którzy będą w stanie to zrobić, co Ola zaplanowała, trwało 15 miesięcy, no ale trzeba było nakręcić po prostu film szkic, żeby mógł na nim powstać film właściwy. No i ten film właściwy jeszcze bardzo długo też polegał na tym, że były tylko jego fragmenty, między nie były wklejone zdjęcia próbne, między nie jeszcze w ogóle czarne plansze, w których po prostu Ola czytała tekst. I bardzo długo, do samego końca właściwie nie było wiadomo, nie był znany ten efekt finalny, który ja zobaczyłam dopiero w Gdyni w kinie i czując też to podniecenie panujące na sali i wśród innych twórców, którzy też widzieli go po raz pierwszy, że to jednak wyszło tak dynamicznie i tak świetnie i tak oszałamiająco, no myślę, że to jest... No, że jestem bardzo szczęśliwa, że do ludzi też to tak trafia i tak taki mocno robi, bo to akurat bardzo poczułam. A to umuzycznienie filmu, no bo tak można też rzucać kategoriami musical, to też po to, żeby podbić właśnie tę melodyjność języka? Słowo musical jest zakazane, dlatego że... Przepraszam, ale tak chciałam tylko tak zobrazować, to okej. Nie, ale ja trochę uważam, że słowo musical jest absolutnie trafne, chociaż jest to musical bardzo kontrowersyjny i taki... no też w jakimś sensie totalny i skrajny, dlatego że właściwie całość jest piosenką, całość jest wielkim utworem hip-hopowym. Ze zmianą konwencji i stylów, ale jednak jest to w całości takie. I to umuzycznienie też było jakimś takim zadaniem po prostu no, cyrkowym wręcz. A to prawda, że sama się mocno zaangażowałaś właśnie w tę stronę aranżacyjną? No, musiałam, dlatego że okazało się, że rytmiczności tego tekstu, że właściwie
tylko ja ją słyszę, to znaczy, że aktorzy skonfrontowani z tym tekstem po prostu nie czuli, gdzie on jest połamany albo gdzie można go łamać tak, żeby stał się rapem. I ostatecznie musiałam wszystko nagrać ja i oni na tej podstawie dopiero uczyli się, więc przydałam się i okazałam się, okazało się to bardzo praktyczne, że jednak Aleksandra ma do mnie telefon i że przypadek żyjącego autora. Czyli tu nie należy tego traktować jako... Że ma do mnie telefon i ja żyję i mogę pomóc. Czyli nie należy tego traktować jako twoją nadgorliwą ingerencję, tylko tak właściwie pomóc w rozwój, bo myślę, że dla strony aktorskiej też ciekawe wyzwanie, bo kolejny skok, prawda, jakiś, jeśli chodzi o rolę, o wyzwanie po prostu na scenie. No, myślę, że dla nich to też był po prostu jakiś taki bardzo, bardzo trudny i rozwojowy film, bo wiele z tych scen muzycznych kręcone było na planie, czyli te musieli rapować na żywo, wykonując jeszcze inne zadania aktorskie. Myślę, że to było po prostu, że parowały im mózgi. Tak sobie rozmawiam z tobą, ale jeszcze mam z tyłu głowy gdzieś to, co mówisz o tym, że zawęża się grono twoich odbiorców, że to się staje coraz trudniejsze, bo i tak dalej, można tutaj tłumaczyć, jak coś się w nas zmienia, ale jak sobie myślę, może ty po prostu stajesz się takim coraz ciekawszym towarem luksusowym. To jest wtedy takie, wiesz, unikatowe, ekskluzywne, jak to się teraz po prostu mówi. Nie chciałam, żeby to było ekskluzywne. Ale wiesz, coś, co jest takie nieosiągalne i trudne, bardziej kręci po prostu. No, tak, ale z drugiej strony, wiesz, to co robię ma też taką właściwość, że ma pozór łatwości. Wiesz, że to, że teoretycznie można to czytać na różnych poziomach i są jakieś takie poziomy naiwne, które wielu ludziom też pozwalają powiedzieć: o Jezu, znowu to, nie czytam tego i nie wiem, na pewno nie chodzi mi o ekskluzywność i elitarność tego, co robię. Nie do tego dążę, tylko myślę, że to trochę przy ogólnej utracie zdolności do czytania przez ludzkość, myślę, że musimy już w tej chwili mówić o tym w takich kategoriach właśnie cywilizacyjnych, bo to jest... No wydaje mi się, że za 10-20 lat w ogóle będziemy, no nie będziemy posługiwać się mózgami. Będziemy mieli mózgi zewnętrzne, już trochę mamy, więc naprawdę to sama ta, sama zdolność czytania będzie zaraz elitarna. To czeka cię wczesna emerytura w takim razie. Jeżeli w ogóle coś mnie czeka, to tak. No tak, o przyszłości nie będziemy rozmawiać, nie będę pytać, co jeszcze nie lubię. Tego typu pytań, ale tak się też zastanawiam, że skoro tak się mocno zmieniamy, tak świat jest nabodźcowany i wyłapujesz tego różne oczywiście konteksty, to co za 5-10 lat, czy zakładasz, że chyba już ostatnie dzieła powstają, bo świat tak pędzi, że będzie dziwnie i nie będzie też dla kogo, czy jednak stwierdzasz, że poczekamy, dobrze, zobaczymy? Myślę, że... ta zdolność do nazywania rzeczy, jaką daje pisanie, no to nie jest tylko po prostu zdolność do pisania książek i że ten talent można w ogóle, że można mu dawać ekspresję na różne sposoby, więc jakoś szczerze mówiąc niespecjalnie się martwię o to, że o emeryturę, o której wspomniałaś, albo jakąś specjalną bezrobotność, no bo... w ogóle mam takie przekonanie, że ta jakaś taka, że jak się jest artystą, no to ostatecznie można po prostu to, co się czuje, ułożyć z zapałek albo pudełek od zapałek, ale no, że wszystko może być jakimś takim środkiem ekspresji siebie i że nie muszą to być książki. No ale ostatecznie wydaje mi się, że te książki jeszcze trochę będą istniały, tylko że będą właśnie no, w Witkacu tylko do kupienia. Słuchaj, zaskoczyła mnie bardzo jedna rzecz.
Bo powiedziałaś gdzieś komuś kiedyś, że w czasie tej pandemii, odpoczywanie i tak dalej, w kontakcie z naturą stała się trochę bezbronna, jeśli chodzi o pisanie, bo o wszystkim można by właściwie, masz talent, który pozwala ci na to napisać, a w kontekście natury, przyrody trochę oniemiejesz. Dlaczego? No to właśnie, to nie był mój dramat, tylko to było ekscytujące, bo oczywiście jestem pisarką miejską i bardzo skupioną na jakichś takich rakach codzienności i relacji międzyludzkich. I zawsze byłam osobą, która opisy przyrody po prostu skipuje w książkach. I nagle to takie odkrycie tej pustki w sobie, która też jest rozkoszna, bo nagle mam całe połacie rzeczywistości, których percepcja we mnie rozgrywa się bez słów. No a z drugiej strony było to jakieś takie skonfrontowanie się z tym za pomocą literatury było dla mnie oszałamiającym jakimś przeżyciem, bo mocno poczułam właśnie tę ciszę w sobie i szukanie na to swojego języka, bo myślałam, że tym językiem już jest po prostu pokryte 100% mojej rzeczywistości, a okazało się, że nie. A czy to jest cały czas przestrzeń tak w takim razie dla ciebie, która kasuje ci wszystko, jest dla ciebie dobra, bo tam masz spokój i tam nie zastanawiasz się, co kto robi, co kto ma na sobie, co się wydarzyło, co myślą ci i nie jest to taką pożywką, że tak powiem, do twórczości, a tam masz takie pole, które jest dla ciebie resetujące całkiem. No to co mówisz, tak, ale to na takim poziomie, no powiedzmy, psychologii dnia codziennego, to tak, ale kiedy zaczynam to analizować jako artystka, to jednak mocno do mnie przemawia taka na przykład pewna zapadnia czasowa, która tam panuje. To znaczy, że w lesie dotykamy jakiejś takiej wieczności. Oczywiście to też jest trochę naiwne, no bo idę do lasu i znajduję tam niewiele drzew, które mają 500 lat, raczej są to drzewa, nie wiem, 100-letnie, 150-letnie, więc jest to taka wieczność, no każdy ma taką wieczność, na jaką zasłużył, ale mimo to jestem w stanie poczuć tam pewien rodzaj łączności z jakimś takim zawsze, które w mieście, zwłaszcza takim jak Warszawa, czyli mieście skasowanym i wybudowanym od nowa i w ogóle gdzie doszło do jakichś takich totalnych kasacji i przetasowań czasu, to jest to dla mnie jakieś takie niesamowite przeżycie. I myślę, że bardzo ożywcze, ale z kolei już myślę, że uderzające jest też to, że te lasy w tej chwili są tak strasznie, są właściwie resztkami lasów, które bezustannie są przez nasze państwo kierowane do dalszego niszczenia i ogólnie wydaje mi się, że wszystko dąży do zamienienia się w taki wyrandapowany trawnik z tujami i to też jest jakieś strasznie bolesne i przerażające. To moje ostatnie pytanie takie a propos tego, co się wydarzyło wczoraj. Na gorąco, globalna awaria oczywiście mediów społecznościowych. Nie wiem, czy ciebie to także dotknęło, ale niektórzy byli zdziwieni, że nie dochodzą wiadomości na Instagramie czy na Messengerze. Cieszyłabyś się, gdyby ktoś wyłączył internet? Wydaje mi się, że internet nie, ale media społecznościowe cieszyłabym się. Wczoraj to poczułam, chociaż nie jestem ich namiętną użytkowniczką, mam tylko Facebooka, którego używam do celów, no właśnie, do jakich celów? Do celów ogłaszania, co teraz właśnie robię zawodowo. I wczoraj poczułam, że byłoby to trochę świetne. To znaczy, wydaje mi się, że relacje międzyludzkie by się bardzo poprawiły.
gdyby ludzie nie mieli tego ich surogatu w internecie. No tak, tak, bardzo bym się ucieszyła, ale obawiam się, że przynoszą one za dużo kliknięć i za dużo pieniędzy, żeby kiedykolwiek po prostu były nieczynne dłużej niż parę godzin. Ale to też ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o budowanie popularności i marki, bo przecież można ciebie też tak niestety traktować. 20 lat temu było inaczej. Czułaś różnicę wtedy w sposobie popularyzowania czy autorki, jej treści poprzez kino, poprzez... No, trochę mieliśmy mniej narzędzi. No wydaje mi się, że gdybym chciała... Gdybyś chciała pokazać upływ czasu, albo co znaczą te co znaczy to 20 lat na podstawie zmiany, która zaszła w jakimś, no jakby to nazwać, w popularyzowaniu książek, w takiej publicystyce kulturalnej, w krytyce w ogóle kulturalnej, no to wydaje mi się, że to, co zaszło, świetnie ukazuje, jak gęste to było 20 lat i jak strasznie dużo się zmieniło w ogóle w naszym funkcjonowaniu, jak bardzo zmieniła literatura miejsce w ogólnym takim krajobrazie kulturalnym. I, no i właściwie na podstawie tych 20 lat można ogłosić no, śmierć kliniczną, powiedziałabym, krytyki literackiej. To znaczy, że ona jest w tej chwili, że ona ocalała w tak małym zakresie, tak ekstremalnie ekskluzywnym i hermetycznym, że właściwie to, co w tej chwili ukazuje się w prasie, nie mówiąc w ogóle o zaniknięciu prasy, samej sobie, ale to, co w tej chwili ukazuje się w prasie, to są właściwie nie recenzje i nie dyskusja okołoliteracka, ale opisy książek i ich streszczenia. Tak, tak, tego mi też przyznam brakuje. Nie ma takiej rzetelnej treści. Takiej, no nie ma syntezy danych, nie ma, nikt nie... Zresztą wydaje mi się, że to też jest związane z tym, że ukazuje się tak wiele książek i tak wiele tak zwanych nowości, czyli książek, które wjeżdżają do księgarni tysiącami po prostu każdego miesiąca, że nie ma ludzi, którzy byliby w stanie je wszystkie czytać i widzieć to wszystko perspektywicznie i w jakimś szerszym w ogóle kontekście, więc to już nie istnieje. W tej chwili pisarz i pisarka to też Instagram i TikTok. Pobudzasz moje dalsze pytania, ale chyba zostawimy je off the topic już poza naszym spotkaniem, bo moglibyśmy długo dowagować o tym, co się dzieje w internecie, jaką ma wartość, tudzież jak tej wartości tam brakuje. Ale bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo sporo z niego wynieśli. Zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich, chociażby do filii, żeby zobaczyć, poczytać, że książki istnieją. Tak, że istnieją i że dużo ich Dorota Masłowska napisała. Jest co czytać w kolejności dowolnej. No i bardzo dziękujemy też za uprzejmość ze strony Teatru Rozmaitości. Mogliśmy zobaczyć dwa fragmenty sztuk na podstawie właśnie twórczości Doroty Masłowskiej. Grzegorz Jarzyna reżyserował. Do teatru, do kina, do biblioteki, do księgarni. Wszędzie mogą Państwo się udać. Nawet można otworzyć internet i tam też jest sporo tekstów Doroty Masłowskiej. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Państwu dziękujemy za obecność. No i życzymy dobrego czytania i tej umiejętności. Wszystkim życzymy wnikania do tekstu i dzielenia się po tym i zarażania dalej tą właściwą, ciekawą treścią. Dziękujemy za spotkanie i miejmy nadzieję do zobaczenia jeszcze raz, nie jeden raz, z Biblioteki Raczyńskich. Dziękuję.